Wchodząc do fazy play-off, koszykarze drugoligowego Legionu osiągnęli swój największy od kilkunastu lat sukces. Ponieważ rundę zasadniczą zakończyli na ósmym miejscu, w walce o awans musieli zmierzyć się z liderem grupy B, z Niczem Pruszków. Zrobiliśmy to, co sobie zakładaliśmy przed sezonem. Weszliśmy do play-offów, gramy w tej fazie rozgrywkowej, jesteśmy z tego zadowoleni, natomiast zadowolenie to jest jeszcze mało, bo wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Pierwszy mecz ze Zniczem koszykarzy z Areny rozegrali w środę u siebie. Faworyzowani goście od razu mocno zaatakowali, spychając Legion do defensywy. Już po kilku minutach ich przewaga urosła do 10 oczek. Wprawdzie kapitan miejscowych czynem próbował poderwać kolegów do walki, ale szło im jak po grudzie. Efekt był taki, że kulejący w obronie gracze zirytowanego ich postawą Antonio Dajkoli przegrali inauguracyjne rozdanie 18-29. Aby zniwelować straty, gospodarze musieli zacząć lepiej rzucać i zachowywać się pod swoim koszem. Lecz w starciu z liderem trudno im było przełożyć tę wiedzę na postawę na boisku. Pierwsze punkty w kolejnej kwarcie Legion zdobył dopiero po ponad 3 minutach. Znów za sprawą swego świetnie dysponowanego kapitana. Kłopot w tym, że dystans dzielący jego team od Pruszkowian wzrósł do 21 punktów. Mimo to trener Dajkola nie tracił wiary, roszadami w składzie próbując zmienić obraz gry. Ale choć Legion zaliczył udany finisz, w połowie meczu było już 52-34 dla gości. Na trzecią kwartę zawodnicy z Areny wyszli jeszcze bardziej zmotywowani do walki. Początek należał do nich i dopiero po kilku minutach goście odbudowali wcześniejszą przewagę. Miejscowi się tym jednak nie przejęli, próbując zmniejszyć stratę do rywala rzutami za 3 punkty. I choć wychodziły im one całkiem nieźle, Znicz też nie próżnował, trzymając Legionowian na bezpieczny dystans. Po kolejnej przegranej przez graczy z Areny kwarcie, tym razem 19-27, wzrósł on do 26 punktów. Dlatego przed ostatnią częścią meczu wiele wskazywało na to, że losy tego spotkania są już przesądzone. Ale w kontekście rewanżu wciąż było o co grać. I Legionowianie z dużą determinacją walczyli, a efekty przyszły bardzo szybko. Po szalonej pogoni Legionu, na niespełna 3 minuty przed końcem, przewaga gości wynosiła już tylko 8 oczek. Zmniejszyć ani nawet utrzymać jej się jednak nie udało. Przyjezdni zwarli szyki i wygrali cały mecz 92-77. Były momenty dobrej gry, a za chwilkę potrafiliśmy zejść na chyba 10 czy 8 punktów i w tym momencie zamiast to kontynuować naszą zespołową grą, wkradł się taki moment dekoncentracji. Ktoś tam próbował wziąć na siebie indywidualną akcją, która nie przyniosła skutku, za to poszły punkty w drugą stronę. Także myślę, że zabrakło takiej koncentracji i równej gry przez 40 minut przede wszystkim. Mentalnie na początku nie unieśliśmy tego meczu. Gdybyśmy nie pozwolili Pruszkowowi odjechać na przewagę bezpieczną, wydawałoby się 20 paru punktów, być może ten mecz by potoczył się inaczej. Natomiast i tak w końcówce mogliśmy jeszcze zmniejszyć tą przewagę Pruszkowa, gdzie wiadomo, każdy punkt jest ważny, ponieważ to jest mecz i rewanż, więc w rewanżu mogliśmy mieć do odrobienia poniżej 10 punktów i wszystko robiliśmy w końcówce, żeby tak było. No niestety nie udało nam się. 15 punktów straty przed rewanżem na wyjeździe to dużo. Mimo wszystko zachęceni wygraną w ostatniej kwarcie, gracze Legionu nie zamierzają składać broni. Jesteśmy sportowcami, po to gramy, żeby wierzyć, tak? Także wierzymy. Końcówka była taka, że liczyliśmy, chcieliśmy zejść jak najniżej, to się trochę nie udało, bo już było też tam 10-12, odskoczyli, skończyło się 15. Ale myślę, że gramy po to, żeby wygrać, także jedziemy po świętach z pełną wiarą w to, żeby zagrać przede wszystkim dobry mecz, równy, powalczyć i spróbować wygrać. Będziemy starali się zagrać o wiele mądrzej i o wiele przede wszystkim mocniej w obronie, bo dzisiaj w obronie początek zagraliśmy bardzo słaby. Optymizm jest na pewno, ja wierzę zawsze w mój zespół. Kiedy było nawet 20 parę, ja wierzyłem, że ten zespół zacznie grać,
znam chłopaków, niektóre znam bardzo długo i wiem o tym, że nie pozwolą na to, żebyśmy przegrywali tak łatwo mecze. Ja powiedziałem prezesowi Tomkowi, że niezwykle przegrywać w taki sposób meczów i w tym momencie zaczęliśmy po prostu odrabiać te punkty. Ja mam nadzieję, że rewanż w Pruszkowie nie będzie formalnością dla zespołu wyżej rozstawionego, tylko że postawimy im bardzo ciężkie warunki i spróbujemy odebrać im to prowadzenie. Rewanżowy mecz ze Zniczem koszykarze Legionu rozegrają w środę 12 kwietnia. Początek spotkania w Pruszkowie o godzinie 19:00.